Listopada to ważna data dla wszystkich Polaków. Tego dnia Józef Piłsudski przejął władzę z rąk Rady Rewolucyjnej, a Polska odzyskała niepodległość po 123 latach za Polską. Poniedziałek 11 listopada 1918 roku był kolejnym zwyczajnym dniem pracy dla wielu naszych rodaków. Jednak od tamtej chwili pracowali już dla niepodległej ojczyzny, nie dla obcych mocarstw. Spotykając się dziś pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego, potwierdzamy, że nadal potrzebujemy Polski, a Polska potrzebuje nas. Proszę o wciągnięcie flagi oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Mieszkańcy Lupina, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległość konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! O bohaterów! What?
nasza zabawa, biegać w maseczce, biegać w maseczce. Jest bardzo miło, lecz taka szkoda, że się skończyło.